Sztandar Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 5 imienia Jana Kochanowskiego wprowadzić. Jesteśmy szkołą chyba trochę wyjątkową i jest mi niezmiernie miło gościć Państwa w naszej szkole, w naszym zespole szkół z oddziałami integracyjnymi na miejskiej uroczystości inauguracji roku szkolnego 2021-2022. W szkole, w której od kilkudziesięciu lat uczą się uczniowie o bardzo różnorodnych potrzebach. I tych, których wspieramy opieką specjalistów i tacy, którzy chcą rozwijać się w swojej pasji sportowej. W bieżącym roku przypada 82. rocznica wybuchu II wojny światowej. W dniu dzisiejszym o godzinie 13 na Placu Wolności rozpoczną się uroczystości miejskie upamiętniające to smutne wydarzenie. Chwilą ciszy uczcimy pamięć tych, którzy oddali życie za ojczyznę, bronili honoru Polski, zapisali się na kartach historii. Dziękujemy bardzo za wasze życzliwe przybycie. Wasza obecność jest najlepszym dowodem naszej wspólnej troski o bielską edukację. O jeden z tych skarbów, o które dbając na co dzień, dbamy o najlepszy, zrównoważony, mądry, ale przede wszystkim perspektywiczny, ukierunkowany na dobrą, lepszą przyszłość, rozwój całego naszego miasta. Każdy z Państwa przywitanych dzisiaj w swoich rolach zawodowych, społecznych wnosi istotny wkład w codzienną dbałość o naszą edukację, w codzienną troskę o rozwój naszych dzieci oraz tych, którzy swoją pracą na co dzień temu rozwojowi służą, pracowników naszych jednostek oświaty, przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich, ale także bursy szkolnej czy poradni psychologiczno-pedagogicznej. W tym gronie wymienić również należy pracowników Wydziału Oświaty, Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta, kierowanego przez pana naczelnika doktora Stanisława Romanowskiego. Podkreśliła pani dyrektor z szacunkiem i wdzięcznością, że to właśnie w murach kierowanej przez nią szkoły, zespołu szkół z oddziałami integracyjnymi, uroczyście inaugurujemy ten kolejny rok szkolny. To wędrująca przez różne szkoły co roku uroczystość. Staramy się, by każdą z placówek oświatowych w kolejnych latach wyróżniać i doceniać w ten sposób. W tym roku nie mieliśmy szczególnego problemu z wyborem tej konkretnej, bo poza wszystkimi jej wspaniałymi przymiotami, właśnie wspomniana przez panią dyrektor rocznica 50-lecia istnienia znajdującego się, wchodzącego w skład zespołu przedszkola samorządowego nr 7 i fakt nadania mu imienia, jest tą okolicznością wyróżniającą zespół szkół w tym roku. Przypomnijmy, że ta nazwa Dębowa Kraina ściśle związana jest z unikalnym przyrodniczym otoczeniem przedszkola i została wybrana przez samą społeczność przedszkolną. Oficjalnie tę nazwę nadała mocą swojej uchwały Rada Miasta, ale to ten przykład wspaniałej pracy samorządu wsłuchującego się w głos środowisk oddolny, gdy jest to tylko działanie statuujące decyzje i pragnienia naszych małych społeczności. Ten nowy rok szkolny jest kolejnym rokiem wyzwania. Wyzwania szczególnego, jakim jest mierzenie się z wciąż jeszcze dotykającą nas pandemią wywołaną koronawirusem. Jesteśmy bogatsi o doświadczenia
ubiegłego roku, gdy mierzyliśmy się z bezprecedensowymi wyzwaniami, długimi okresami lockdownów, konieczności realizowania tej misji edukacyjnej i wychowawczej szkoły w formie zdalnej. Chciałbym przede wszystkim pracownikom szkół, tym stanowiącym grono profesorskie i niepedagogicznym pracownikom administracji i obsługi, bardzo podziękować za udźwignięcie tego wyzwania, za sprostanie tym nowym wymogom. Także pracownikom Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta oraz wszystkim środowiskom, z którymi w tym zakresie współpracowaliśmy, których bezcenne uwagi, porady, także często bezpośrednie wsparcie umożliwiły nam skuteczne stawienie czoła tym nowym wyzwaniom. To właśnie Państwo, przedstawiciele szeregu instytucji, przywitani dzisiaj przez Panią Dyrektor, jesteście tymi najlepszymi partnerami za tę pomoc, którą gdybym miał indywidualnie wymieniać, nadużyłbym Państwa życzliwości w zakresie tolerancji dla długości mojego wystąpienia, ale wszystkim Państwu za nią bardzo serdecznie dziękuję, przedstawicielom administracji rządowej, administracji samorządowej, związków zawodowych naszego bielskiego sanepidu. Także rodzicom, bo my, którzy pełniąc nasze role zawodowe i społeczne, bardzo często jesteśmy rodzicami uczniów uczących się w naszych szkołach. Także my jako rodzice ten egzamin zdaliśmy. To było dla nas przecież istotne wyzwanie. Nie spotykaliśmy się co do zasady wcześniej z koniecznością zapewnienia opieki własnym dzieciom, które pozbawione możliwości uczęszczania do szkoły musiały mieć ten proces nauki zdalnej co do zasady zrealizowany we własnych domach. Nie musimy sobie tłumaczyć, jak istotne było to wyzwanie dla naszych rodzin. Serdecznie dziękuję Państwu rodzicom za odpowiedzialną i pełną zrozumienia dla tego wyzwania postawę. W tym kontekście nie sposób nie wspomnieć, że wciąż istnieje ryzyko kolejnych okresów nauki zdalnej. Wszyscy mamy nadzieję, że do nich nie dojdzie, że odpowiedzialna postawa naszego społeczeństwa, a także bywa splot przyjaznych okoliczności, skutecznie ograniczą tempo rozprzestrzeniania się nowego rodzaju wirusa i do takich konieczności nie dojdzie. Gdyby zaistniały, chcę Państwa zapewnić, że po pierwsze doświadczenie tych poprzednich okresów organizowania nauki w okresach pracy zdalnej oraz nasze przygotowania, które wspólnie z dyrektorami i pracownikami szkół poczyniliśmy w okresie przerwy wakacyjnej, przygotowały nas na takie wyzwanie. W bieżącym roku szkolnym będziemy wciąż realizowali naszą misję edukacyjną dużo szerszym frontem z dotychczas towarzyszącymi nam ambicjami, niż wynika to tylko z naszych ustawowych obowiązków. Bo poza tradycyjnym procesem edukacyjnym realizujemy wiele przedsięwzięć, które w sposób katalizujący rozwój naszej oświaty wzbogacają i miejską edukację, i całą naszą miejską społeczność. W tym roku wydaliśmy na remonty i inwestycje w szkołach kwotę 1,5 miliona złotych. W tym roku będziemy realizowali nowe i kontynuowali już prowadzone 8 projektów ze wsparciem środków z Unii Europejskiej na kwotę 12 milionów złotych. Życzę nam wszystkim, by ten nowy rok szkolny przebiegł w atmosferze, jakiej wszyscy oczekujemy. Przede wszystkim, by szkoły od poniedziałku do piątku rozbrzmiewały gwarem wesołości naszych dzieci, naszej młodzieży, by to był kolejny rok, w którym satysfakcje z wykonywanej pracy będą odbierać nasi nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni. Ufam, że w tym zakresie istotną rolę paradoksalnie odegrała pandemia. Jako rodzice niejednokrotnie wymienialiśmy między sobą uwagi, że to doświadczenie pomocy własnym dzieciom w realizowaniu nauki zdalnej we własnym domu otworzyło wielu z nas oczy
na trud pracy nauczyciela. Mam nadzieję, że ta wyobraźnia, którą otworzyła przed nami ta pandemiczna rzeczywistość, pozostanie z nami jako rodzicami na długo. Bo jako świadomi rodzice jesteśmy najlepszym partnerem szkoły, całego środowiska szkolnego w tym procesie, na którego jakości i finalnym powodzeniu tak bardzo nam zależy. W procesie kształcenia i wychowania naszych dzieci. Na Państwa ręce składam serdeczne pozdrowienia dla całej społeczności szkolnej i pedagogicznej. Wyrażam uznanie za codzienny trud kształcenia dzieci i młodzieży. Cieszę się, że gospodarzem dzisiejszej uroczystości jest placówka, która od 20 lat daje szansę nauki także dzieciom niepełnosprawnym. Szanowni Państwo, pragnę złożyć serdeczne podziękowania za zaproszenie na miejską inaugurację roku szkolnego 2021-2022 w Białej Podlaskiej. Wszyscy jesteśmy świadomi, że przyszłość Polski i jej rozwój są nierozerwalnie związane z sukcesem młodego pokolenia. Prace nad tym zadaniem podejmują oczywiście rodzice, ale wielka odpowiedzialność spoczywa również na placówkach oświatowych. Inaugurujemy nowy rok szkolny. W tym uroczystym dniu szczególne życzenia kieruję do uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych, a także do wszystkich, którzy na pewno stęsknili się już za kolegami i nauczycielami oraz oczekują na wyzwania kolejnego roku nauki. Życzę, aby szkoła sprostała Waszym oczekiwaniom, a czas w niej spędzony był źródłem inspirujących doświadczeń, rozwijania zainteresowań oraz budowania przyjaznych relacji. Wszyscy cieszymy się z powrotu do stacjonarnych zajęć. Po doświadczeniach związanych ze zdalnym kształceniem wiemy, jak ważne są relacje i bezpośredni kontakt uczeń-nauczyciel. Dyrektorom, nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi życzymy, aby ich poświęcenie i pomoc okazywana kolejnym pokoleniom w spełnieniu marzeń i kształtowaniu naszej przyszłości niosły ze sobą powszechny szacunek i świadomość, że wysoki prestiż i poszanowanie zawodu nauczyciela są nieodzowne dla zapewnienia wysokiej jakości edukacji. Bo dzisiaj ważna uroczystość jest nadanie imienia przedszkolu. Oni mają już 50 lat. Słuchajcie, to dużo, ale jak odwrócimy, to jest tylko pół wieku. To nawet nie wiek, to jest tylko pół wieku. To tak malutko, nie? Bo to tylko pół. Ale zobaczcie, dostają taką wspaniałą też nazwę. I tutaj ta gałązka piękna, dębowa za moimi plecami, ona też jest bardzo symboliczna, a zarazem ma wielkie znaczenie. Dąb, gdy zostanie posadzony, to jak jest taki nieduży, to jest taki delikatny, wiotki, można go złamać. Ale gdy urośnie, jest dobrze zakorzeniony, to całymi wiekami rośnie. Na sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2021 roku Rada podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia przedszkolu samorządowemu nr 7 w Zespole Szkół z oddziałami integracyjnymi w Białej Podlaskiej. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 2 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Nadaje się imię Dębowa Kraina Przedszkolu Samorządowemu nr 7 w Zespole Szkół z oddziałami integracyjnymi w Białej Podlaskiej. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Biała Podlaska. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W podpisie przewodniczący Rady Miasta Bogusław Broniewicz. Z tego miejsca chcę serdecznie podziękować paniom, które
już te prace zakończyły. Ze względów zdrowotnych nie mogły dzisiaj być obecne, ale wymienię je. Dziękuję bardzo pani Krystynie Pośpiech-Niebrzegowskiej, pani Henryce Kujrzajewskiej, pani Henryce Hołowni, pani Janinie Chrzaniuk, pani Krystynie Huczko oraz pani Marcie Jarzęckiej. Dziękuję pięknie za pamięć. Muszę powiedzieć, że lata w przedszkolu spędziłam już 36, wiecie, wszystkie w tym przedszkolu. Jest to po prostu mój drugi dom. Dziękuję za pamięć, za to, że może nie tylko w swoim imieniu, w imieniu wszystkich pań dyrektorek, które nie mogły dzisiaj przyjść, a które też wspominam, nie wszystkie znałam. Wspominam, wszystkie znam jako naprawdę wspaniałych ludzi, nie tylko nauczycieli, nie tylko rodziców, koleżanki, ale po prostu jako wspaniałych ludzi. A przedszkole to jest nasz fundament, to jest podstawa tego naszego wspólnego domu. Jak dzieci wyniosą z przedszkola szacunek, mądrość, dobre wychowanie, zasady jakieś, to jest najważniejsze. To procentuje w szkole, to procentuje na studiach, to procentuje do końca życia. Także dbajmy o to, dbajmy o ten nasz fundament, którym są nasze wspaniałe dzieci. W imieniu wszystkich nauczycieli nowomianowanych chcielibyśmy podziękować za wręczenie nam aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i jednocześnie zapewnić, że będziemy w pełni wykorzystywali zdobytą wiedzę podczas awansu, aby kształtować i wspierać młode osobowości w nieustannym dążeniu do rozwoju. I biały orzeł, i telewizor w świetlicy, a kreda wprost się doczekać nie może, tak pisać chce po tablicy. Gdy nam w głowie były łąki i lasy, okropnie bez nas nudziły się klasy. Z początku nawet było im miło, że nas w tych klasach nareszcie nie było. Że była cisza, spokój błogi, że nie szurały wciąż nasze nogi, że nie trzaskały bez przerwy drzwi. Ale gdy parę minęło dni, gdy płynął w ciszy za dzionkiem dzionek, a żaden w szkole nie zabrzmiał dzwonek, klasom się nagle zrobiło dziwnie i zamiast miło było przeciwnie. Bo taka jest natura klas, że bardzo im potrzeba was, choć macie różne przywary swoje, z klas się bez was robią pokoje. Zwykłe pokoje, puste, bez ludzi, a w samotności każdy się nudzi. Więc gdy wrócicie znów do szkoły, po tych wakacjach swoich wesołych, to pamiętajcie w miarę możliwości, by starej, poczciwej szkole nie robić jednak przykrości.